Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo się cieszę, że do mnie trafiliście. Jeżeli już mnie odwiedzacie nie pierwszy raz, to również jest mi bardzo miło, że zawiązała się trochę dłuższa znajomość. Mam nadzieję, że będziecie odwiedzać mnie częściej, a dzisiaj zapraszam Was do unboxingu dwóch rzeczy, które też są z Action. Ostatnio zaczęłam wypróbowywać te rzeczy z Action, ponieważ wcześniej tam, gdzie mieszkałam, w ogóle nie było blisko do tego sklepu. Teraz mam go naprawdę parę minut od domu i odkryłam, że jest tam kilka fajnych rzeczy takich do prac artystycznych. Więc teraz sprawdzam. A jeszcze te rzeczy są stosunkowo niedrogie, więc uważam, że tym bardziej warto. To, co Wam dzisiaj chciałam pokazać, to taki organizer do diamond paintingu i obrazek malutki, bo tylko 20 na 20 cm, ale podobno świecący w ciemnościach, więc zobaczymy, co to będzie w środku. Ale zacznijmy od tego, bo jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza tego, że tutaj jest napisane, że to jest długopis LEDowy i bardzo mi się to podoba, ponieważ chciałabym taki wykorzystywać, dlatego że ja mam czas na wyklejanie głównie wieczorami albo w nocy, kiedy wszyscy już śpią, bo w ciągu dnia się po prostu zajmuję dziećmi i domem. Więc wieczorami przyda mi się jakieś ułatwienie, żeby nie psuć sobie mojego wzroku. Zdejmujemy folię. Mam nadzieję, że nie szaleści za bardzo. Zobaczymy, co tam jest w środku i jak to wygląda. Cały ten zestaw kosztował 23 z groszami, tak średnio 23,50 chyba, więc chyba to nie jest jakaś też bardzo duża cena. A ja chciałam mieć taki całościowy organizer, dlatego że ja często używam więcej niż jednego koloru i zazwyczaj mi się po prostu te tacki gdzieś tam zawieruszały, ktoś mnie potrącił i był problem. A teraz mam nadzieję, że jak one sobie będą tutaj, to będą bardziej bezpieczne i się z nich nic nie będzie wysypywało. Okej, to co my mamy w środku? Tu jest otwarcie. Nawet się wygodnie otwiera. No, te małe pojemniczki, które nawet lubię, aczkolwiek mają bardzo małą pojemność, więc do małych projektów się nadadzą. Myślę, że do tego projektu też będą dobre. Końcówki. Tutaj jest ta okrągła końcówka. Ja nigdy jej nie używałam i chyba jej nie będę używała. Zaraz Wam pokażę te końcówki. Więc tutaj są do nakładania wielu koralików. Potrójna, to nie wiem, jest chyba 6, to jest 8, tak myślę. No i pojedyncza. No i ta okrągła. Ja widziałam na filmach, że to po prostu tak się jeździ i to się nakłada, ale wydaje mi się, że to trzeba bardzo precyzyjnie jechać. Ja chyba tak nie będę chciała, umiała. Więc tutaj mamy ten długopis LEDowy. On pewnie nie ma baterii. Więc nie działa. Ale ja zaraz zobaczę, jakie tutaj są potrzebne baterie. 1,5 V. 2×3 AA. No to ja takie mam. Zobaczmy. Spróbujemy go uruchomić. Dobra, mam baterię. Mój synek mi je dostarczył, za co mu bardzo dziękuję. I zobaczymy, czy ja je dobrze wkładam. Chyba tak. Zobaczymy, czy to działa. Ok. No świeci, naprawdę świeci. Dobra. No to chyba zrobimy też taki film, w którym
Będziemy sprawdzać, jak to działa. Ciężko się wkręca. Okej, no idzie ciężko, ale to dobrze. Bo to znaczy, że nie będzie wypadało tak łatwo. No i jest naprawdę podświetlany, świeci. Taka mini latareczka. Super, bardzo mi się to podoba. Wykorzystam, jak będzie ciemno i też Wam pokażę, może jakiegoś shorta z tego zrobimy. Ta końcówka, ja wiem, jak to się używa, ale po prostu nigdy tego nie próbowałam robić. I jakoś przyznam szczerze, że nie mam ochoty, bo ja nie lubię używać tych wszystkich końcówek do nakładania większej ilości koralików. Ja używam tylko tej pojedynczej, ewentualnie poczwórnej. A innych po prostu nie lubię, więc myślę, że tego nie użyję, ale kto wie. Tą taśmę wiem, że się tutaj nakleja i się zbiera koraliki. Dobra, to na razie odkładamy. No i tacki 4 różowe, takich jeszcze nie miałam. To jest ulubiony kolor mojego dziecka, więc może będę miała pomocnika. To jest taka twarda gąbka. No i zobaczcie, jak to się tak położy, to naprawdę wszystko jest bardzo fajnie zorganizowane. Zamykam sobie i mam. To jeszcze jest tutaj, tak przytrzymuję te tacki, żeby one nie wypadły, więc to mi się podoba. Ale jestem ciekawa, czy dałoby się złożyć więcej niż jedną. Jakbym tak położyła, to też da się zamknąć. Ciekawe, czy jak będą koraliki, to też tak się da zrobić. Zobaczymy. No i oczywiście żywica. Ja mam takie specjalne jeszcze pojemniczki małe, więc sobie tam przełożę, żeby nie wysychała. Na razie niech leży tu. Odkładamy. Dziękujemy. Zadowolona jestem z tego. I zobaczmy teraz to. Zobaczmy. Jak oglądaliście film, w którym otwieram mój pierwszy zestaw z Action, takiego żółwika, to wiecie, że byłam rozczarowana tym, że tam nie ma kolorów DMC. Jestem ciekawa, czy tutaj też tak będzie. Co my tu mamy? Po kolei. Więc zafoliowana kanwa od razu na ramię, więc od razu będzie można to powiesić. No i super. Rozpakujmy. A, wiecie co? Nie, nie będę rozpakowywać, bo to ochrania klej, więc zobaczcie. Bardzo są wyraźne oznaczenia. Podobnie jak w przypadku żółwika, jest poddany obróbce tej komputerowej, więc jest wszystko bardzo ładnie. Tak jak jest tu na obrazku, jak będzie świeciło w ciemności, to będą świeciły te motylki, więc podejrzewam, że to, co jest oznaczone literką K, będzie świeciło. Co jeszcze mamy w zestawie? Instrukcje z kolorami. Ile ich jest? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kolorów. Jak na taką małą, 20 cm kanwę, wydaje mi się całkiem nieźle. I to chyba znaczy, że spokojnie będę mogła użyć tutaj, bo się na pewno zmieszczą. To zaproszę Was też później do filmu, w którym sobie organizuję diamenty. No i teraz popatrzmy na same diamenty. A, no i oczywiście standardowa tacka w zestawie z różową żywicą. To co zwykle. I diamenciki. A, jeden woreczek foliowy tutaj był, czy w tamtym? Już nie wiem. A, w tamtym był opakowaniu na te dodatkowe te. Dobra, więc teraz zobaczmy sobie koraliki. Zobaczcie, są bardzo ładne, żywe kolory. Ale mi się podobają. To odsunę, żebyście lepiej widzieli. Ładne, żywe kolory.
ale też nie ma oznaczeń DMC. No już się z tym pogodziłam, że tutaj tak jest. To są te świecące w ciemności, na pewno. A tutaj jeszcze są takie, więc możliwe, że to są dwa świecące w ciemności kolory. Chyba tak. Te malutkie i te. Wykorzystam jeszcze je do swojego projektu innego, gdzie będę robiła takie naklejki. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, ile tego zostanie. Wydaje mi się, że powinno zostać sporo. Więc kolory są bardzo ładne, żywe. Nawet dosyć błyszczące. Od razu jest ramka, więc będę sobie mogła to powiesić. I super. Ja jestem zadowolona. Dajcie znać, co myślicie o tym zestawie. I zapraszam do wspólnego wyklejania. Pa!